Medale Papieskiej Rady do Spraw Kultury Per Artem Ad Deum przez sztukę do Boga wręczono po raz kolejny w Kielcach podczas gali towarzyszącej Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacro Expo. Medal Per Artem Ad Deum został utworzony z inicjatywy papieża Jana Pawła II. Jest przyznawany za artystyczne dokonania wspierające dialog Kościoła z kulturami świata. Targi Kielce są jedynym w naszej części Europy ośrodkiem, który ma prawo przyznawania tych wyróżnień. W tym roku kapituła przyznała 3 medale. Jeden z nich otrzymało wydawnictwo Herder za stawianie czoła współczesności poprzez wiarę w stałe wartości sakrum pomagające zrozumieć życie. Nagrodę w imieniu wydawcy odebrał redaktor naczelny. Przekazany dzisiaj medal traktuję jako bodziec, aby nadal opowiadać się z całym zaangażowaniem za rozpowszechnianiem dobrej książki, zgodnie z dewizą naszej oficyny wydawniczej. Tradycja zobowiązuje, a gdy się jest w zgodzie z tradycją, to można z otwartą przyłbicą stanąć wobec przyszłości. W imieniu wydawcy Manuela Herdera dziękuję za przyznany medal. Medal otrzymał także rzeźbiarz profesor Wincenty Kućma za wydobywanie niezmiennej istoty sakrum z materii i ożywianie jej w ludzkich sercach, duszach i umysłach. 65 lat temu z mojej miejscowości w niewielkiej wsi Zbiórce dotarłem tu do Kielc, żeby złożyć egzamin w szkole średniej. Dziś przyjechałem z Krakowa samochodem już, żeby odebrać to zaszczytne wyróżnienie, które zostało mi wręczone. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej nagrody, do tego wyróżnienia, które jest dla twórcy, dla artysty wielkim wyróżnieniem. Za to bardzo wszystkim dziękuję. Profesor Krzysztof Penderecki został uhonorowany za nieustanne i wciąż nowe podążanie w stronę Boga ścieżkami wyznaczonymi przez 5 linii i nuty. W moim odczuciu twórca musi stać bowiem w samym centrum tego, co go otacza. Buduje, wstrząsa i oczyszcza. I wtedy muzyka przez niego pisana przynieść może katarzys. Nazwa przyznanego mi zaszczytnego tytułu Per Artem Ad Deum inspiruje do tworzenia słownych wariacji, jak w formie muzycznej, w której przetwarza się jakiś temat. Nazywa się ich kilka. Przykładowo przez brzmienie do sensu, przez muzykę do transcendencji, przez dźwięk do epifanii piękna. Warto więc pamiętać o tej funkcji sztuki, dzięki której idziemy wyżej w stronę twórcy. A ta droga może być znacznie piękniejsza dzięki właśnie muzyce. Dziękuję bardzo. Uroczystość uświetniło wykonanie przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej fragmentów 3 dzieł skomponowanych przez Krzysztofa Pendereckiego.